Siema do kurwiatorzy. Dzisiaj sobie porozmawiamy na temat, jaką furkę wybrać na początek. Mówię tutaj o takich rzeczach jak zdane prawko i kupienie jakiegoś samochodu do nauki, nie? Co tu wybrać? Coś fajnego, żeby nie było chujowego z wyglądu, ale też w miarę jakoś jeździło. No i żeby się szlifowało tam technika jazdy, tak? No to słuchajcie, moi drodzy. Może was zaskoczę, może nie. Ale powiem wam, że praktycznie każdy samochód jest dobry. Na początek nauki jest każdy samochód dobry, bo, już mówię dlaczego, możecie od razu powoli uczyć się, co jest według mnie fundamentalne dla tego wszystkiego, uczyć się fizyki auta, jak się zachowuje, kiedy wyrzuca tył, jak to się dzieje. Uczycie się czuć tyłkiem, plecami, podnóżkiem, kiedy wam samochód ucieka, trochę zarzucicie na ręcznym, trochę nie, zrobicie jakieś salomiki, pachołki, jak wężyk i będziecie powoli się doszkalać, nie? Może taki na początek samochód, może być przód napęd, czemu nie? Bo większość kupuje sobie samochód od razu, teraz jest napalona, no, ogląda się każdy na YouTubie, jak ktoś zakurwia sobie tylnym napędem, no i myśli sobie, o, pojeżdżę trochę i zaraz będę kurwa ogarniał. A przeważnie impreza kończy się na tym, że strzał ze sprzęgła na jedynce, przepięcie na dwa, jak dobrze pójdzie, i kurwa koniec ogarnięcia i przypierdolenie w krawężnik, gdzie wózek od razu jest przykładowo na wyjebanie, bo było takie mocne uderzenie, że wahacz nie dość, że przyjął, to jeszcze wózek przekosiło, nie? Więc nie w tym droga. Tylko powoli, powoli gdzieś na bocznych drogach, nawet tym przednim napędem poćwiczyć, popróbować, zobaczyć. Jak już wyciśnie się z tego przedniego napędu coś więcej, wtedy można się zastanawiać, czy tył napęd jest dla ciebie, czy jeszcze może trochę poćwiczyć i się pouczyć i kupić sobie ten dopiero tylny napęd, tak? Na początek, co tam, do wyboru, do koloru, no mówię tu o niskobudżetowych furach, no bo po co wam, nie wiem, niektórzy lubią sobie zainwestować w chuj kapusty, pojadą gdzieś do Szwecji, do Niemiec, przywiozą 15-20 tysięcy i od razu kupują sobie 46, odjebane, ale uwierzcie mi, długa i ciężka droga jest nauczenie się samochodem, w który się zainwestowało kupę kasy, nauczenie się nim sprawnie jeździć i... No bo trzeba ryzykować, trzeba próbować, trzeba pomęczyć samochód, no i będzie wam szkoda tego drogiego samochodu. Dla niektórych drogi, dla niektórych nie. Zależy, jak się leży i co się je. Dlatego proponuję na przykład na początek przedni napęd, załóżmy Honda Civic. Już teraz nie jest w modzie, za moich czasów to Honda Civic to był naprawdę fajny samochód, mówię tu o żelazkach. CRX-ach, choć teraz to już są bardzo drogie, te stare egzemplarze. Ale jakieś jajko, Honda Civic, no teraz za grosze sprzedają. Można kupić sobie, co tam jeszcze, Forda Fiesta od Bidy, ale żeby go zarżnąć, bo miałem Forda Fiestę, to wyjebało pół oś, jak wchodziłem i pod sterownę złapałem na płycie w Izabelinie, to wyjebało pół oś, nie? No z kupy to się za mocno nie trzyma, ale jakieś tam parę katów ostrzejszych, trochę mniej ostrzejszych wytrzyma. Subaru Justy, napęd na 4 można kupić, da się jeszcze znaleźć, choć też niszowe, przeważnie z przednim napędem się też trafiają. Suzuki Swift 1.3 na pojedynczym wałku, to już w miarę chodzi, już nie mówię o podwójnym wałku, bo to już zapierdala, jest wścieklizna, opór wścieklizna, no tak jakbyście wypuścili psa ze schroniska, który kurwa całe życie wpierdalał ludzi i w końcu poszedł na wolność. No naprawdę, dopierdala ten samochód jak wściekły. Można do Daihatsu Charade. Tam bodajże był też 1.3 na dwóch wałkach, nawet można było kupić albo 1.0. No i tam jeszcze na przykład Peugeot 106. Bardzo zajebisty samochód, już nie mówię o 205, bo to rzadkość znaleźć i z częściami może nie być kolorowo. I przeważnie mówię wam o takich króciutkich, malutkich samochodzikach. A to dlaczego? A to dlatego, że właśnie kiedy wyrzuca was przykładowo bokiem, jak już będziecie się bawić, jakieś slalomy, narzucania, wahadełka,
nawroty czy coś, ręczny 90 stopni, to plus tego auta jest taki, że jest bardzo lekki. Ale też minus tego auta, tych aut jest taki, że bardzo szybko trzeba reagować kierownicą na każdą ucieczkę tyłu. Bo powiem Wam, że można właśnie tym sposobem się dużo nauczyć pod tym względem, że wyrobicie sobie szybki nawyk kontrowania i wprowadzania pojazdu z powrotem na swój tor jazdy. Krótki samochód bardzo szybko traci przyczepność, jeszcze jak dohamujesz przednią napędówkę lewą nogą, to tył naprawdę dobrze zamiata, jest tylko problem już później, jak już mocno pójdziecie bokiem i koła wyhamują bocznie, przykładowo na piachu, na żwirze, to potem przydałoby się dać jeszcze tego klapsa przypierdolić i żeby poszedł ten samochód, ale niestety, na razie trzeba uczyć się podstaw, no fajnie jest poszpanować, od razu coś bączki porobić w ogóle, ale jednak powoli, skromnie, z budżetem da się już złapać tak naprawdę fundamentalne podstawy, które pozwolą Wam opanowywać mocniejsze samochody i większe. Większy samochód nie polecam na początek, bo czy polecam, nie polecam, kto co lubi, tak? Mówię tak z własnego doświadczenia. Jak już długą Landarę, już nie mówię o kombi, ale o sedanie, czy czymś ciężkim, przykładowo Omega, to już tył napęd, E34, jakieś Galanty czy coś, to jest już taki trochę większy samochód i powiem Wam, że ten tył, jak Wam ucieka, to jest bardzo powoli, nie? Ten, kto pojeździł jakimiś krótkimi samochodzikami, sejolami czy coś, tam jest szybka reakcja, bardzo szybka musi być, bo inaczej no, nie ogarniesz i nie wyprowadzisz. A jak masz taką Landarę i się przysiądziesz, no, jak już pojeździsz trochę tymi krótszymi samochodzikami, to jest sytuacja tego typu, że kurwa, zdążysz sobie jeszcze wyciągnąć faja, zadzwonić do teściowej i skontrować, nie? No i jeszcze zamówić pizzę, nie? Nie powiem gdzie, bo nie ma gdzie polecić na przykład dobrej pizzy, bo już się skończyła, nieważne. No i wtedy jest tego jakiś sens właśnie, to co mówię, że krótszy samochód pozwoli Wam reagować szybciej. Druga sprawa, dostępność części. Przykładowo Mitsubishi Colt 1.3. Też fajny samochodzik. Leciutki, też się dobrze zbiera. Ma pierdolnięcie. Od razu wywalacie wszystko ze środka. Jest ogień. Ogień. Tu nie ma filozofii. Dużo osób do mnie pisze, o, może, jaki polecasz BT? Co na początek? Ostatnio pisałem, co na początek? I w ogóle, nie? Na początek to, kurwa, kup nawet 1.6 E36. 1.6. I opanuj ją, ogarnij, porzucaj trochę. Ja wiem, że kurwa jest za mało mocy, że się nie da. Oczywiście nie da się kurwa z gazu już tego samochodu stawiać, ale zawsze można to trochę podciąć na ręczym i poćwiczyć na mniej przyczepnej nawierzchni i wtedy będą z tego efekty, tak? Wtedy się nauczycie. A moc, kiedy brakuje Wam już mocy, kiedy sami dojdziecie do wniosku, że przydałoby się tej mocy, bo możecie zrobić więcej, wtedy to będzie dla Was taka nagroda i kupicie sobie coś mocniejszego, przykładowo dwulitrówkę E36, 2,5 i wyżej, to wtedy jest frajda, bo wiecie, że Wasz progres, Wasze skille idą proporcjonalnie w stosunku do wybranego auta, tak? A nie, że jakieś tam, kurwa, od razu sobie właśnie, ja to tego nie lubię, wkurwia mnie to wręcz, od razu na grubą, na głęboką wodę się człowiek rzuca, tak jak pojedzie na ryby, to zamiast powoli jakoś, kurwa, najpierw nauczy się łapać, a on od razu zapierdala z kotwicą, kurwa, taką i on od razu na rekiny poluje, nie? Nie ma tak, powoli. I cierpliwości. Co z tego, że Wasz kolega ma jakiś, kurwa, lepszy samochód i w ogóle? Jakbyście się z nim umówili, a trochę poćwiczylibyście tą małą pierdziawką, z której wymieniłem na przykładowo, to byście go jebali, kurwa, z palcem w dupie. Nie będę poruszał tematu przód napęd czy tył napęd, bo to poruszę w innym odcinku, ale trzeba trochę poćwiczyć tymi mniejszymi autami, żeby do czegoś dojść. No i wtedy można się bawić. 1.6, 1.8, można też sobie kupić. To naprawdę to nie jest żadna moc W3.6. Dwulitrówka to też nie jest żadna moc, 2,5 też nie, ale już pozwala na jakieś rzeczy, które
mogą fajnie wychodzić, jak się już ma umiejętności, tak? I powiem Wam, że samochodem z małą mocą jest ciężko. Ciężko pod tym względem, że czasami uratowałaby moc wyjście z zakrętu czy coś, czy przerzucenie jeszcze raz, może by było nawet efektowniej, ale na pewno nieefektywnie, kiedy się nie ma umiejętności. No i tak, kupujecie Peugeotika 106, ustawiacie sobie pachołki i zapierdalacie, cała filozofia. I tylko ćwiczyć. Ja tak zaczynałem, jeździłem po robocie na żwirownię, zabierałem do wybebeszonego auta Subaru Justy przykładowo, czy Polówka 86C, stara, też spoko samochodzik, czy Honda Civic, Honda CRX, co tam, no w chuj się przewinęło tych samochodów, dużo mogę o nich powiedzieć, kiedyś też nagram oddzielny odcinek, jak tym się śmigało i w ogóle moje odczucia. I cały czas jazda i uczycie się. Najważniejsze jest wyczuć samochód, tak jak mówiłem, wyczuć samochód, kiedy przerzuca i w ogóle. Potem doszkolić się z techniki jazdy. Naprawdę, samochód przednionapędowy jest bardzo wymagający. To nie jest tak, że kurwa, większość ma sobie wyobrażenie, a bo samochód jedzie prosto, może złapie podsterowność. No oczywiście złapie podsterowność. Na szutrze, na piachu, na śliskich nawierzchniach bardzo szybko można to odczuć w przednim napędzie i człowiek dochodzi do wniosku, że wcale nie jest łatwo. I wtedy jak będziecie jeździć, dojdzie do takiego wniosku i będziecie dalej szlifować swoje umiejętności i wtedy będą z tego świat i ludzie. Tak, to zapomnijcie o jakichś kurwa większych efektach. No też nie zabraniam nikomu kupić od razu jakiegoś zajebistego samochodu i się uczyć. To będzie nawet, czy będzie łatwiej, czy nie łatwiej, ale to bardziej polecam dla ludzi, którzy mają większy budżet, że jak rozpierdolą ten samochód, to kasiora będzie i od razu to robisz, oczywiście, ale mówię tu tak o większości ludzi, u których się nie przelewa, nie jest fajnie, ale chcieliby na przykład jeździć i jeździć dobrze. Więc niestety trzeba poświęcić parę samochodów, parę wahaczy, parę silników. Tak sobie teraz przypominam, nie? Moja retrospekcja życia, nie? Z tymi samochodami. I wtedy będą tego efekty. No. Aż kurde, cisza nastała, bo powiem Wam, że trochę wspomnień jest z tymi samochodami. Nie życzę nikomu, żeby trafił na jakieś chujowe samochody. Przeważnie mi się trafiały, dobrze wybierałem. Ale jest straszny smutek, jak się rozwali. Nawet ten par, bo włożysz trochę w niego serca, a pojeździsz, zżyjesz się z nim, wyczujesz go. I zawsze ten smutek zostanie, jak gdzieś go się przypierdoli, już się nie odratuje. Nie da się tak, kurwa, jeździć i cały czas ogarniać. Cały czas musi być gdzieś, zawsze znajdzie się jakiś błąd, albo chce się pójść na 120% i czasami nie wyjdzie. Co tam, lecimy dalej z tymi samochodami. Subaru Impreza odpada. Co tam jeszcze z tych przednionapędowych? No wydaje mi się, wymieniłem takie podstawowe. Można kupić sobie Rovera, mało popularne, z silnikiem Hondy. Można powiedzieć, trochę tam Rover też grzebał. 1.4 na dwóch wałkach. Hondy Concerto. Wszelkie maści praktycznie Hondy, takie te tanioszki. No i to by było na tyle, nie? Powiedziałem w skrócie. Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem ani nie przeraziłem. Samochód to nie jest zabawka, ale jak się kupi taką małą popierdółkę i ćwiczy się bezpiecznie, można ją tak traktować i się bawić tym, i się cieszyć. I nie ma co se wkręcać, naprawdę się naoglądacie tych filmików, jak to kurwa ktoś ma 500 czy 300 koni i kurwa, nie sztuką to jest, kurwa, porobić bączki, trochę już boka złapać. Kiedy masz samochód przygotowany tak, że czasami większość to naprawdę kierowców jest dużo gorsza niż ich samochody, nie? Samym z chęcią już wsadził tutaj przynajmniej 4 litra, ale jednak no nie ma na razie środków, nie ma nikogo, żeby jakoś się mocno zainteresował i na pewno długo nie będzie, póki sam czegoś nie zacznę działać i jakoś się pokazywać. I na tym to się zakończy, nie? Więc już nie będę wpadał w melancholię z
tego powodu, że nie mam kurwa tutaj 4,4 albo kompresora w M50B25 albo turbo. Kurwa, tak bym go chciał mieć. Dlatego pozdrawiam was do kurwiatorzy. Zapierdalajcie bezpiecznie. Kupujcie w sztosy, kurwa, samochody, gruzy. Nie piszcie non-stop do mnie, kurwa, czy się nada, bo na pewno się nada. No chyba, że jesteś już Colin McRae i kurwa z uniacza wycisnąłeś 8 poty. O, uniacz też jest spoko samochodzi. Kurwa, tylko na kielichy trzeba uważać, bo kurwa raz wyrwało mi kielich. No i to by było na tyle, więc trzymajcie się jeszcze raz. Na razie. Kurwa, ale to było oryginalne. Na razie. Dobra, bez takiego tego, bez Krzysztofa Ibisza, nie? Strzała.